Na program zaprasza Bonimet, producent leku roślinnego Gastrobonisol, pomocnego w zaburzeniach trawienia. Witam Państwa po raz kolejny. Wpłynęło pytanie od pani, która jest nauczycielką. Jestem nauczycielką, teraz prowadzę zdalne nauczanie, siedzę zatem długo przed ekranem laptopa. Od pewnego czasu mam coraz częstsze bóle głowy. No i pani się zastanawia nad tym, czy rzeczywiście taka sytuacja, jest taki związek przyczynowo-skutkowy. Otóż jak najbardziej może być. Dlatego, że można się, ja zauważam, koledzy moi też zresztą w gabinetach lekarskich, że ta epidemia bólu głowy w okresie, kiedy jest ten okres zdalnego nauczania, istnieje. Istnieje nie tylko pandemia COVID-em, ale też epidemia lokalna, albo nie, bólów głowy. Siedzenie przed ekranem komputera no na pewno będzie sprzyjało bólu głowy z wielu powodów. Pierwszy powód, na który pacjenci są leczeni, to jest powód zaburzeń w obrębie kręgosłupa szyjnego i piersiowego. No, siedzenie przed ekranem komputera no, niestety sprzyja większej częstości występowania bólu głowy. I tutaj znakomicie sprawdza się terapia manualna, to wykorzystujemy w naszym Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza. Czasami po jednym nawet zabiegu widzimy efekt terapeutyczny, pacjent ma zredukowane bóle głowy. Więc ten pierwszy, jakby biomechaniczna przyczyna, kręgosłup szyjny, mięśnie przekręgosłupowe, tam się stosuje manualną terapię, akupunkturę czasami, akupresurę. No jest, że tak powiem, warsztat jest szeroki, ilość metod terapeutycznych duża. Ale nie tylko to jest ten problem. Ten problem to jest również to, że brak aktywności fizycznej, siedzenie w domu, czasami jednostajna dieta sprzyja temu, iż źle pracuje nasz przewód pokarmowy. On musi być w ruchu, ten przewód pokarmowy. Jak my siedzimy głównie w domu, bo się boimy COVID-a, no to niestety tak potem to wygląda. Co zatem zastosować w tym przypadku? I tutaj mamy kolejną metodę. Jeżeli pacjent przychodzi do nas z bólami głowy i mówi nam, mnie to, panie doktorze, boli od żołądka, bo oni tak często mówią pacjenci, no to rozważam stosowanie preparatów w postaci kropli ziołowych. Zresztą recepturę tych kropli Państwo macie na ekranie. I te krople ziołowe stosuję 2 razy dziennie po 2 łyżeczki i naprawdę bardzo często się zdarza, że pacjenci po miesiącu, czasami krócej stosowania tych kropli, zdecydowanie mniejsze te bóle głowy mają i częstość ich występowania jest również rzadsza. Jeżeli mówimy o bólach głowy, które pojawiają się w okresie jesienno-zimowym, to trzeba rozważyć również to, że mogą być one mieć podłoże depresyjne. Jeżeli pacjent mówi, no w lecie się czuje dobrze, ból głowy mnie nie boli, ale jak przychodzą ta szaruga, ta ciemność, brak światła, to wtedy zaczyna mieć bóle głowy. I wtedy trzeba rozważyć dziurawiec. Dziurawiec, który również może mieć wpływ na bóle głowy. Przyczyna depresyjna, a dziurawiec gdzieś wziąłem o działaniu przeciwdepresyjnych, może tutaj też również mieć swoje znaczenie. My najczęściej w Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza łączymy dziurawiec z ekstraktem z żeńszenia. I to są takie najczęstsze przyczyny, więc kręgosłup, problemy z trawieniem oraz problemy depresyjne. Ale też oczywiście są inne tego przyczyny, jednak już nie chcę Państwu przedłużać, gdyż mam mówić krótko, zwięźle i na temat. I tak właśnie myślę, że uczyniłem. Sponsorem programu był Bonimet, producent leku roślinnego Gastrobonisol, pomocnego w zaburzeniach trawienia.